taki świat, w którym dziś nam przyszło żyć. Pełen trosk, pełen bólu, pełen łez. Ale popatrz, jutrzenki złoty blask, to wstaje nowy, lepszy dzień. To jest nasz świat, to jest nasz świat. My jego dziećmi, jego dziećmi. Któregoś dnia ten świat otworzy nam zamknięte. Może potem kiedyś spotkamy się znów, może kiedyś znów będziemy biec dzieciństwa dni. To jest nasz świat, to jest nasz świat. My jego dziećmi, my jego dziećmi. Któregoś dnia ten świat otworzy nam zamknięte drzwi. Może potem kiedyś spotkamy się znów, może kiedyś znów będziemy biec w dzieciństwa dni. Dwadzieścia lat minęło szybko. Ale patrząc wstecz, wiem, że warto było. A nie było łatwo. Ale to, co łatwo przychodzi, to tego się tak nie ceni. Sami o tym wiemy, no same życie. Także dzisiaj jestem wzruszona, dumna, a przede wszystkim chciałam wszystkim bardzo, bardzo podziękować panu prezydentowi za patronat. I tutaj wspomnę, że od samego początku akcji poprosiłam każdego prezydenta o patronat i ten patronat był. Także od prezydenta Wałęsy przez wszystkich prezydentów bardzo dziękuję serdecznie za ten patronat. To bardzo ważny dla nas. Bądźcie z nami przez następne 20 lat, co najmniej. Dziękuję. Cieszę się, że spotkało to nas we dwoje razem z żoną. W ten sposób unikniemy pytań, kto bardziej sprząta i kto powinien sprzątnąć także dzisiaj. To jest najważniejsze. Po pierwsze, nie śmiecić. To jest rzeczywiście ważna zasada, którą staramy się. Proszę Państwa, w zasadzie już Mikołaj Kopernik zabrał część takiego atrakcyjnego stwierdzenia, że wszystko kręci się wokół Ziemi, no bo wiadomo, Ziemia kręci się wokół Słońca, ale na szczęście część spraw, część naszych myśli, emocji, naszych marzeń kręci się cały czas wokół Ziemi. I tak powinno być. I chcę serdecznie podziękować, że przez te 20 lat także akcja sprzątania świata, sprzątania Ziemi, sprzątania polskiej Ziemi ma tak wielkie osiągnięcia i że w dalszym ciągu budzi same dobre emocje, same dobre skojarzenia. Chcę serdecznie pogratulować także osiągnięć, no bo te kilkadziesiąt procent i to tak poważnych prawie, które świadczą o tym, że nastąpiła głęboka zmiana mentalności, poglądów ludzi, zachowań ludzkich także, wrażliwości ludzkiej. Każdy z nas ma cząstkę odpowiedzialności za to, jak wygląda świat wokół niego. Czy jest światem ładu, czy światem bałaganu? Czy jest światem czystym, czy brudnym? Czy jest światem ładnym, czy światem szpetnym? To od nas zależy, ale wszyscy wiemy, że tu wiele ma do zrobienia także i zbiorowość. Wspólnota, jaką stanowi samorząd, gmina, miasto, jaką stanowi całe państwo. I ja osobiście z ogromną satysfakcją już odnotowuję sygnały, że jednak ustawa śmieciowa już zapewnia, że więcej śmieci trafia na wysypiska śmieci, a nie do lasu. Mam nadzieję, że podobnie będzie z ustawą, którą zgłosiłem do Parlamentu Polskiego. Liczę na współpracę wszystkich środowisk, która ma zadbać o jakość polskiego krajobrazu, ochronić krajobraz jako wartość wspólną. Myślę, że te działania ustawowe połączone z budowaniem wrażliwości nas wszystkich, to jest droga do pięknej przyszłości i czystej przyszłości. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysiłek, za sprzątanie świata. My też dzisiaj sprawdzimy, czy ja biurko sprzątnę, ale oprócz tego, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że trzeba w nas samych budować takie przekonanie, że to nie muszą być wielkie, tylko wielkie akcje.
To mogą być malusieńkie akcje. Ja mam w oczach taką scenę, kiedy widziałem grzybiarza, który z lasu wychodził z jednym koszykiem grzybów, ale i w połowie drugiego koszyka to były butelki plastikowe. Mam w oczach i także osoby, które się pochylają i dają dobry przykład, także i mnie, pochylają się nad śmieciami gdzieś na polskiej plaży. Mam w oczach i wiem o przyjaciołach, którzy sprzątają, płynąc kajakiem najpiękniejsze polskie rzeki, także i moją ukochaną Czarną Hańczę. Takich małych odruchów trzeba coraz więcej, bo one tworzą ten wielki, wielki strumień świadomości, który może wywoływać wielkie mechanizmy, ważne akty prawne, nie tylko sprzątające, uładzające nasz świat, ale także czyniące go po prostu ładniejszym. Dziękuję bardzo. Zielone mają w głowie, bardzo dźwięcznie mają w sercach i bardzo poukładane w głowach. To niezwykły zespół, który wykorzystuje wszystko to, co znajdujemy my przy sprzątaniu świata. Specjalna rakieta, wynaleziona przez świnkę morską, przelatuje i sprząta świat. Do rozpoczęcia akcji zostało zaledwie kilka sekund. Prosimy pozostać na miejscach i nie panikować. 5, 4, 3, 2, 1... Akcja! Segregacja! Puszki, recykling w akcji, dobra impreza przy segregacji. Puszki, recykling w akcji, dobra impreza przy segregacji. Pusz, recykling w akcji, dobra impreza przy segregacji. Puszki, recykling w akcji. Dobra impreza przy segregacji.